Dzień dobry, witajcie kochani. Witam na moim pierwszym wideo właśnie tutaj, na tym kanale. Bardzo się cieszę, że mogę Cię tu gościć. Długo zastanawiałam się, jaki temat wybrać na moje pierwsze wideo tutaj. I miałam nawet już nakręcony film, w którym opowiadam o potencjale cielesnym, o kobiecości, o umiejętnym korzystaniu z tego potencjału, jak to jest i co to blokuje. I pokazałam ten materiał mojemu mężowi, który powiedział: stać cię na więcej. Moje ego w tym momencie krzyknęło: i ty, brutu, się przeciwko mnie? Ale miał rację, stać mnie na więcej. Uwielbiam przyznawać mu rację, bo bardzo często ją ma i też motywuje mnie do tego, żebym mogła zrobić coś więcej. Ale to już jest kwestia zaufania między nami. Natomiast wracając do tematu. Zastanawiałam się potem, co tak naprawdę mogę powiedzieć i co mogę przekazać, co będzie wnosiło wartość i co będzie też dla mnie takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotne, z czego będę dumna na koniec. Pomedytowałam chwilę, taki jest mój zwyczaj, medytuję, kiedy coś jest dla mnie jakimś wyzwaniem i poczułam, że warto, żebym pozwoliła przemówić przez siebie tej wersji mnie, która jest kompletnie bezbronna, kompletnie odpuszczająca jakąkolwiek kontrolę i bardzo odważnie wchodząca w tę postawę, która cechuje tych ludzi, którzy kiedy zaczynają się kierować odwagą, to wiedzą, że efekty są kompletnie poza ich kontrolą, poza nimi. I tak samo wchodzę właśnie teraz w tę rolę i nie mam pojęcia, czy to wideo będzie lubiane i nie mam pojęcia, czy wyleje się na mnie fala hejtu albo pobłażliwości. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, nie wiem tego. Ale to, co we mnie w tym momencie śpiewa, to, co przeze mnie mówi, to jest moja kobieca siła. I przez kobiecą siłę mam na myśli potęgę. Nie mam na myśli siły, która jest wynikiem tego, że mamy takie trudności z zewnątrz, z których myślimy, że nie potrafimy wyjść, że przechodzimy przez nie dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, wiedząc, że wow, okej, ogarniam tyle trudów i jestem taka dumna z siebie. Nie o taką siłę mi chodzi. Chodzi mi o taką potęgę, która cechuje się tym, że potrafisz się wycofać na chwilę. Spojrzeć na siebie, zastanowić się, gdzie są te rejony, które sprawiają, że czujesz jakieś ograniczenie, albo co nie w pełni z tobą gra, nie w pełni z tobą rezonuje, nie jest esencją ciebie. I zostawić to. Zostawić to w imię kompletnej niepewności, ale tego, co faktycznie jest słuszne z twoimi wartościami, z tym, co gra z twoją wyższą wersją ciebie. Kompletnie pozbawiając się złudzeń i wiedząc, że to może przynieść ci naprawdę dużo cierpienia, ale jednocześnie ma największą, najwyższą wartość. I na razie teoretyzuję, ale chciałabym opowiedzieć przykład. Chciałabym podać naprawdę widoczny przykład. Kilka lat temu przeszłam przez bardzo poważne załamanie. Ono bardzo przewartościowało całe moje życie. Do tamtej chwili, do tamtego momentu, i pamiętam to dobrze, to była majówka 2018 roku, do tamtego momentu ja myślałam, że mam wszystko pod kontrolą. Wmawiałam sobie, że jestem pewna siebie, bo potrafię odepchnąć tych ludzi, których nie lubię, albo przekonać do siebie tych, których uważam, że coś razem zrobimy i będzie to fajne i korzystne. Bo potrafiłam biegać 10 km dziennie, a do tego jeszcze potem wrócić i ćwiczyć i katować moje ciało tymi ćwiczeniami, żeby się rzeźbiło. Bo potrafiłam odmawiać sobie jedzenia przez cały dzień, po to, żeby następny, jeść więcej, ale jednak czułam taką kontrolę nad nim, bo byłam taką performerką w łóżku. Bo wiedziałam dokładnie, w jaki sposób się ułożyć, jak się zachować, jakie mięśnie napiąć. Żeby mój partner, moja partnerka byli zadowoleni. Żebym ja sama, przeglądając się w ich oczach, czuła: tak jest, zrobiłam dobre zadanie. Tak bardzo się okłamywałam.
wiedząc, że jeżeli oni tego nie widzą, oni tego nie słyszą i tylko ja to wiem, to tego nie ma. Do tej majówki 2018 roku naprawdę myślałam, że mam wszystko pod kontrolą. Naprawdę myślałam, że moje życie jest ułożone i średnie, bo średnie, ale jest jakieś tam okej. Okay. Jest, jak to się mówi, nie powiem tego słowa, ale kichowato, ale stabilnie. A wtedy się załamałam. I załamałam się, jak się okazało, przez stres, przez pracoholizm, przez kompletną nieumiejętność powiedzenia potrzebuję pomocy, przez kompletną nieumiejętność przyznania, że tak, wszystko jest okej, tak, dam radę, tak, wszystko jest spoko, że to bujda jest. Te wszystkie rzeczy, które się złożyły na to, kim byłam wtedy, one wynikały z bardzo podłego uwarunkowania. Wyniosłam to z domu, wyniosłam to ze szkoły, podkręciła to kultura i okazało się, że wszystko, w co wierzyłam, było kompletną bujdą. Bo w momencie, kiedy obudziłam się na pogotowiu, wykończona fizycznie, niezdolna do pracy przez następnych parę tygodni, wtedy dopiero zaczęłam kwestionować i zastanawiałam się, boginie i bogowie i o Jany, przecież ja wszystko to sama sobie robiłam. Przecież to ja gnałam w stronę tej autodestrukcji. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Ja uwierzyłam, że to jest to, czego chcę, żebym była szczęśliwa i uwierzyłam, że to szczęście jest gdzieś na zewnątrz. I ja muszę spełnić pewne warunki, żeby to dostać. A to była bujda. To była bujda. I moja wizja odnośnie tego, jak wygląda kobiecość, cielesność, jak wygląda intymność. Nikomu nie życzę czegoś takiego, a jednocześnie widzę, jak bardzo to jest powszechne. I pamiętam, że największym wyzwaniem wówczas dla mnie było uformowanie tej wersji mnie, która jest zupełnie inną, ale też tej, która pozwala sobie na bezbronność i czuje się wtedy najsilniejsza. Tę, która stoi w swojej prawdzie i nie przesłania jej niczym. Tej, która nie kontroluje, ale jest ufna. Tej, która nie neguje, ale akceptuje. Tej, która nie udaje, ale autentycznie wspiera. Tej, która nie czuje nienawiści do siebie i nie nienawidzi swojego ciała, ale uwielbia się, kocha się bezwarunkowo. Bezwarunkowo jest dla siebie najlepszym rodzicem, najwspanialszą przyjaciółką, najlepszym kochankiem, najlepszym pracownikiem, najwspanialszym szefem. Jest dla siebie liderem, jest dla siebie boginią. Jest dla siebie dziewczynką. Jest tą zagubioną nastolatką, która potrafi się odnaleźć. Jest tą młodą kobietą, która nie wiedziała, co robi, ale która potrafi odnaleźć w sobie iskrę i iść dalej. Jest tą, która potrafi nawigować pomiędzy tymi wszystkimi rolami, nie przyczepiając się do żadnej, ale czerpiąc z każdej energię. Potrafi wejść w rolę księżniczki i motywować swojego mężczyznę. Potrafi wejść w rolę Dakini i pokazywać kobietom, jakie one mają być, żeby się doświadczyć najlepszej wersji. Potrafi wejść w rolę najlepszej kochanki, kompletnie odrzucając podział na tę świętą i tę drugą. Kompletnie odrzucając ten podział. I pamiętam, że kiedy uformowałam tę wizję siebie, to chciałam pójść krok dalej, chciałam ją naprawdę zjednoczyć ze sobą, potrzebowałam jej. Potrzebowałam jej, żeby przemawiała przeze mnie. Potrzebowałam od tego momentu, od tamtej majówki, ułożyć moje życie lepiej. Potrzebowałam ułożyć moją pracę inaczej. Zredukować ją tak, żebym ja była najbardziej efektywna, tak, żebym stała się bardziej komunikatywna, tak, żebym poczuła, kim jestem pośród tych ludzi, wśród których dane mi było być wówczas. Tak, żebym potrafiła otworzyć się na mojego narzeczonego wówczas. W pełni, w prawdzie. Tak, żebym ukochała moje ciało. Tak, żebym zagłębiła się w moją duchowość. Żebym odkryła moją kobiecość też na nowo. Bez tych wszystkich warunków, jakie mi wciskano przez kulturę, przez wychowanie, przez patriarchat, przez te wszystkie elementy, które nigdy nie były mną i nie są też tobą. I poszłam do mojego przyjaciela, który jest fotografem, i opowiedziałam mu odrobinę o moim procesie obecnym i powiedziałam, że chciałabym mieć zdjęcia, które by pokazywały tę kobietę. A on na to zaciągnął się papierosem i wypuszczając powietrze z płuc powiedział: no, wiesz, że ona będzie musiała być nago.
A moja reakcja była taka: co? Nago? I pamiętajcie, w tamtym momencie jeszcze jestem bardzo mocno zanurzona w tym, że bardzo nie lubię mojej cielesności. Ale zaufałam temu, bo pomyślałam sobie, ta wersja mnie, która naprawdę chciałaby się przebić przeze mnie, której ja mam zejść z drogi i naprawdę zostawić to, co mi szkodzi, na rzecz jej, ona by to zrobiła z ufnością. I podeszłam do tego właśnie w taki sposób, z ufnością. Po to, żeby zobaczyć siebie przez pryzmat tego aparatu, który robił te wszystkie zdjęcia, tego człowieka, który wykonał tą robotę. Mojego męża, który wówczas trzymał oświetlenie. I kiedy zobaczyłam te zdjęcia, to na początku płakałam. Płakałam kilka dni z rzędu, przeglądając je. Odłożyłam je w ogóle gdzieś do szuflady na dno na 2 czy 3 tygodnie, zanim do nich ponownie wróciłam. Płakałam nad nimi, bo mówiłam: to nie jestem ja. Ja nie jestem taką kobietą. I mi się tu nic nie podoba. To jest obce, to wzbudzało mój taki opór, takie odrzucenie. Ale jednocześnie, kiedy spojrzałam na te zdjęcia później, kiedy wracam do nich teraz, część z nich udostępniam na moim profilu, na Facebooku, na moim Instagramie. Było kilka, które zostawiłam tylko dla siebie, ale które ucieleśniały cechy tej kobiety, która zawsze we mnie była, a której nigdy nie pozwalałam się wyrażać. I jedno z tych zdjęć, którego nigdy nie udostępniłam wcześniej, a którym teraz się podzielę i tylko w takiej formie po prostu je pokażę, to zdjęcie było powieszone za moją kamerą, kiedy zaczęłam moją działalność, zaczęłam rozmawiać z ludźmi, pracować z ludźmi, prowadzić ich w procesach podobnych, które ja przechodziłam. Ta kobieta przemawiała przeze mnie, bo wiedziałam, że jeżeli ja pozostanę w tym uwarunkowaniu, w którym byłam, nigdy nie doszłabym nigdzie, nigdy nie poczułabym niczego. I to jest to zdjęcie. Ja, zobaczywszy je, naprawdę rozpłakałam się i płakałam chyba z godzinę. Ale teraz uznaję, że ta kobieta przecież, ona uwielbia swoje ciało. Ona jest ufna, ona jest potężna, ona jest wrażliwa, ona jest delikatna, ona jest też silna, ona jest asertywna, ona jest dobra, ona nie musi być miła. Ona jest wspaniała, bo jest nieidealna i jednocześnie jest dzięki temu idealna. Ona korzysta z wszystkiego, co jest, i potrafi wydobyć z siebie niezwykłą kobiecość. I to jest kobieta, która nauczyła mnie tego, i ona zawsze we mnie była, że kiedy wchodzę do pomieszczenia, to pierwsze wchodzą moje piersi, a ostatnie, co je opuszczam, to jest moja pupa. To jest kobieta, która nie boi się korzystać ze swojej cielesności, cieszyć się nią. Być może te kobiety, te feministki, które nauczyły mnie, czym jest kobiecy głos, one przewracają się teraz w grobach, kiedy wychodzę i mówię, że następnym elementem jest połączenie się z cielesnością i naprawdę czerpanie z tego potencjału, który w nas jest, z tej cielesności, która jest niewinną, po to, żeby naprawdę wejść do łóżka, zrzucić te wszystkie ubrania i najzwyczajniej w świecie cieszyć się z mężczyzną tym, co się ma. Ale teraz ta fala, z którą ja czuję, że płynę. Ci mentorzy, od których ja się uczyłam, czuję, że płyną. Ona polega na tym, żeby pozwolić nam być. Być. I to już jest kompletnie poza płciami. Kompletnie poza płciami. To jest przyzwolenie na to, żeby naprawdę zdobyć się na bycie bezbronnym i odważnym. I pozostawienie kontroli w tej szkatułce, w której kontrola zawsze była. W szkatułce z napisem iluzja. Można. Naprawdę można poczuć siebie. Można być tą osobą, która kocha się tak bardzo, że nie ma tam żadnych warunków. Która widzi to samo w innych ludziach. Która nie potrzebuje już wybaczania, bo po prostu rozumie. Można być takim człowiekiem. Jeżeli to z tobą rezonuje, jeżeli jesteś jeszcze w tym momencie i oglądasz to wideo, to chcę, żebyś wiedziała, że bardzo Ci za to dziękuję i czuję ogromną wdzięczność za Twoją uwagę.
I jeśli czujesz, że to Cię interesuje i ciekawi, to zapraszam po więcej. A na ten moment do widzenia, do zobaczenia, życzę przyjemnego dnia i soczystego, przyjemnego czasu.